W życiu każdego człowieka są momenty zmagań. Momenty, w których zastanawiamy się, czy to wszystko ma sens. Dla mnie takim obszarem zmagań jest po prostu zdrowie, bo choruję na chorobę jelit. Co pewien czas mam nawroty choroby, podczas których czuję się po prostu gorzej. I ostatnim razem ten atak trwał ponad 2 tygodnie. Mocno schudłem, każdego dnia miałem gorączkę, spałem po 4 godziny dziennie, nic nie mogłem jeść. I po 2 takich tygodniach naprawdę ciężko się żyło. I kiedy tak już nie mogłem zasnąć w nocy, każdego wieczora po tym, jak już po tym trudnym dniu modliłem się do Boga po prostu: Boże, jeśli już jest tak ciężko, chociaż przyjdź i spędźmy razem czas. Podczas tych dni doświadczyłem najbardziej namacalnej obecności Boga w moim życiu. Poczułem pokój, radość, coś ponadnaturalnego. Mimo tego, że czułem się fatalnie, poczułem niebo najbliżej w moim życiu. Po pewnym czasie zdrowie wróciło, poczułem się lepiej, ale to, co zostało, to było namacalne poczucie, że Bóg istnieje, że mnie kocha i że jeśli w tak ciężkim momencie mojego życia mogłem Go doświadczyć i poczuć takie szczęście, to o wiele lepiej będzie w niebie, gdzie nie będzie bólu, cierpienia i choroby. Dla mnie Ewangelia to pewność zbawienia. To pewność tego, że Bóg naprawdę pokonał śmierć, a w moim życiu pokonał nawet coś więcej, bo lęk przed śmiercią. Jeśli mogłem doświadczyć Bożej miłości na ziemi, Jego obecności, to co dopiero będzie w niebie? Mimo tego, że czasem tutaj na ziemi są zmagania, są momenty cierpienia, są choroby, to ja wiem, że prawdziwy sens odnajdę dopiero w niebie. I może te momenty minęły, ale to, co zostało, to tęsknota za Bogiem i pewność tego, że w niebie będzie po prostu lepiej.